Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj spotykamy się w polskim parlamencie, ponieważ miliony Polaków docierają setki tysięcy Polaków dociera do naszych biur poselskich i miliony Polaków otrzymuje rachunki za energię, które są wystawiane im przez firmy energetyczne. I zastanawiałem się, skąd tak wysokie ceny energii. Szanowni państwo, myślę, że to jest dobry moment, aby wyjaśnić i powiedzieć, skąd się biorą te rachunki, skąd są tak wysokie ceny. Szanowni państwo, od dłuższego czasu rząd Prawa i Sprawiedliwości, politycy Zjednoczonej Prawicy bardzo często w mediach zwracają uwagę, tylko niekoniecznie akurat o tym się mówi, ale myślę, że dzisiaj jest dobry moment, aby o tym powiedzieć, że ceny tych rachunków w dużej mierze wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i cen za certyfikaty emisyjne za jedną tonę emisji. Szanowni państwo, na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny tych certyfikatów drastycznie wzrosły. Wzrosły o kilkaset procent. Jeszcze kilka lat temu cena jednego certyfikatu za jedną tonę emisji kosztowała dosłownie kilka euro. Dzisiaj te ceny poszybowały prawie do 100 euro za jedną tonę emisji. W związku z tym to bezpośrednio się przekłada na koszty produkcji energii elektrycznej i na końcu również na te rachunki, które otrzymują Polacy. Wszyscy również, szanowni państwo, zastanawiamy się, jak z tego wybrnąć. Rząd polski podejmuje szereg działań, które mają mitygować, zminimalizować te negatywne skutki na rachunkach. Są podejmowane uchwały, pakiety tarczy antyinflacyjnych, które zmniejszają podatki na energię. Natomiast na pewno drugim koniecznym krokiem i płaszczyzną działania w celu obniżenia kosztów cen energii jest z pewnością działanie na forum Unii Europejskiej. I z tego miejsca chcielibyśmy tutaj zaapelować do polityków, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej i szefa Donalda Tuska, który jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, która rządzi dzisiaj w Europarlamencie i ma realny wpływ na cenę energii nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, aby próbować zreformować albo przynajmniej zawiesić system handlu emisjami, który w dużej mierze przyczynia się do wzrostu tych cen i na rachunkach nie tylko Europejczyków, ale również wszystkich Polaków. To nie może być tak, że z jednej strony my się godzimy na transformację energetyczną i ponosimy związane z tym koszty, a z drugiej strony, no, będąc na tej ścieżce, musimy wciąż utrzymywać ten system, który dzisiaj w Polsce cały czas funkcjonuje, a do tego dokładać jeszcze unijny parapodatek, który jest, no, w jakiejś części z Polski transferowany. Opozycja dzisiaj próbuje po raz kolejny Polaków oszukać, wprowadzić w błąd, sugerując, że podwyżki cen energii są jakkolwiek zależne od rządu. Od rządu zależne było to, że ceny energii są obniżane poprzez obniżkę podatków. Natomiast podwyżki cen energii to ani nie jest w pierwszej kolejności zasługa inflacji, w ogóle to nie jest kwestia rządu czy Polskiego Ładu, jak chciałaby opozycja. Ceny energii rosną, ponieważ koszty unijnych uprawnień, koszty spekulacyjne wzrosły z około 5 euro za tonę do blisko 100 euro za tonę i dzisiaj stanowią 60% kosztów produkcji energii. Znamy wypowiedź Donalda Tuska, który mówił, że jeśli istnieją takie przyciski, to chętnie by je nacisnął, aby zmniejszyć inflację. Jak się okazało, rząd Zjednoczonej Prawicy te przyciski znalazł w zakresie, które odpowiada kompetencyjnie polskiemu rządowi, obniżając podatki na żywność, na nawozy, na paliwa i na energię. Natomiast te przyciski w dalszym ciągu Donald Tusk posiada, jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej w zakresie właśnie certyfikatów do uprawnień CO2. Szanowni państwo, w związku z tą niezwykle drogą polityką Unii Europejskiej, polskie elektrownie rozpoczęły kampanię medialną, aby poinformować Polaków o tym, że 60% kosztów wytworzenia energii elektrycznej to koszty właśnie tych certyfikatów CO2. To spotkało się z krytyką jednej z organizacji. Jak się okazuje, ta organizacja została założona przez byłą wiceminister w rządach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest finansowana między innymi, oprócz tego, że z środków europejskich, to również przez rząd federalny Niemiec, więc nie ma tak naprawdę mandatu i autorytetu do tego, by w sposób obiektywny oceniać kampanię edukacyjno-informacyjną, która jest prowadzona przez polskie elektrownie. Jak widzimy wypowiedzi polityków opozycji, to wydaje się, że dla nich można o Unii Europejskiej mówić dobrze,
albo tylko bardzo dobrze. Jeśli fakty o tym przeczą, tym gorzej dla faktów, zdaniem opozycji. My stoimy zupełnie na innym stanowisku. Fakty są takie, że Unia Europejska odpowiada za 60% kosztów wytworzenia energii elektrycznej w Polsce, dlatego nawołujemy do Donalda Tuska, aby korzystając ze swojej europejskiej pozycji szefa największej partii europejskiej w Parlamencie Europejskim wpłynął na to, aby co najmniej zawiesić funkcjonowanie systemu ETS do czasu, kiedy ten system zostanie poważnie zreformowany.